Czytam właśnie książkę Davida Kahnemana Pułapki myślenia. I on opisuje, że w całej jego pracy badawczej wielką siłą napędową, tym co było taką ogromną inspiracją, to był dialog, stawianie wspólnych pytań z Alanem Tverskim. Jest jakaś niebywała moc ukryta w dobrze postawionych pytaniach ludzi, którzy są na tyle pokorni, czyli mądrzy, żeby wiedzieć, o co zapytać. Dla mnie mędrcy, o których dziś czytamy w Ewangelii, to są właśnie ludzie, którzy stawiają pytania. Którzy stawiają pytania o Mesjasza. Jeśli chcesz szukać, jeśli chcesz znajdować, na jakimkolwiek etapie swojego życia jesteś, stawiaj pytania i stawiaj też razem z innymi, którzy mają otwarte głowy i serca.